Taxi Mini Serce. Z nami dojedziesz wszędzie. Zapewniamy bezpłatny wjazd na teren szpitali i obsługę sanatoriów. Tylko nasze taksówki mają wyłączność na postój na dworcu miasto. Dysponujemy również busami nawet do 6 osób. Bezpieczeństwo i wygoda to nasze atuty. Alba Dolny Śląsk. Ekologia, nowoczesny sprzęt, profesjonalizm. Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, także przemysłowymi. Szeroka oferta pojemników i kontenerów. Transport i selektywna zbiórka odpadów. Zimowe i letnie utrzymanie dróg. Stacja kontroli pojazdów. Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Alba Dolny Śląsk. Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. W Wałbrzychu rusza sezon remontów drogowych na nienotowaną dotąd skalę. Projekty drogowe zaplanowane w tym roku warte są ponad 42 miliony złotych. Najpierw będzie trochę gorzej, żeby później było lepiej. Znaczy, czeka nas na pewno wiosna remontów, objazdów, wiosna i lato, pewnie jesień, remontów, objazdów, trochę utrudnień. Na pewno oprócz samego wykonania tych inwestycji ogromną wagę przywiązujemy do jakby uświadomienia, czy też naszych mieszkańców, kierowców, mieszkańców, pracowników różnych instytucji do tego, czy o tym, że te utrudnienia są po prostu nie do uniknięcia. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381, ulica 11 listopada na odcinku od Placu Górnika do Armii Krajowej wraz z ulicą Parkową. Koszt zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj to blisko 11 milionów złotych. Termin zakończenia inwestycji to 28 czerwca 2013 roku. 40-letnie zaniedbania, a może jeszcze większe, no niestety się nagromadziły. Chcemy nadrobić czas. Wykonawca robót budowlanych dokona przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przyłączy do kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym oraz zrealizuje remont drogi i chodników na długości około 2 km. Od 25 marca na odcinku od Placu Górnika do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej ruch kołowy ulicą 11 listopada odbywać się będzie wyłącznie w jednym kierunku. Z uwagi na to, że ten krótki czas jest na wykonanie przebudowy tejże ulicy, w związku z tym też wykonawca wystąpił do nas o taką organizację ruchu, aby ten front był dosyć szeroki, a mianowicie prawie w 2/3 szerokości jezdni na ulicy 11 listopada od Placu Górnika aż po ulicę Parkową, ulicę Armii Krajowej, będzie zajęte pod jedną wielką przebudowę w takim układzie harmonogramu. W związku z tym to determinuje to, żeby również i układ jeden był kierunkowy od Placu Górnika w kierunku Starego Zdroju. To też jest wynikiem tego, że ulica Świdnicka ma odwrotny układ, czyli od ulicy Niepodległości w kierunku ulicy Szczeglowskiej, Noworódzkiej, bo tam też będą jakby przerzucane objazdy dla pojazdów dużych, aby nie tworzyć tutaj zatorów na ulicy 11 listopada. Na czas remontu zmianie ulegną rozkłady jazdy linii nr 4 i 15 oraz trasa przejazdu linii nr 8. Trasa linia nr 4 spod Zamrza na Rusinową poprowadzona zostanie przez Plac Grunwaldzki i ulicę Piłsudskiego. Natomiast z Rusinowej na Podzamcze trasa bez zmian. Będziemy starali się wprowadzić coś, co w naszym mieście do tej pory nie było jakby regułą. Będziemy stawiać takie tablice informacyjne, które pokazują po pierwsze, że robimy coś w naprawdę skali, która jest do tej pory w mieście nie spotykana i że to się musi wiązać z utrudnieniami, za które przepraszamy.
autobusy obsługujące linię numer 8 z kierunku Szczawno-Zdrój nie będą kursować ulicą Parkową, lecz po ominięciu przejazdu kolejowego na ulicy Żeromskiego wykonają manewr lewoskrętu bezpośrednio w ulicy Armii Krajowej. Natomiast trasa w kierunku Szczawno-Zdrój nie ulega zmianie. Bardzo szeroko będziemy prowadzili kampanię informacyjną. Do każdego mieszkańca, każdego kierowcy dotrzeć będziemy się starali. Kolejny remont drogowy to przebudowa ulicy Sokołowskiego. Wartość projektu to blisko 3 miliony złotych. Termin wykonania robót zakładany jest także na 28 czerwca 2013 roku. Zakres robót obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia drogi, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci wodociągowej. Wzdłuż przebudowanego odcinka po stronie wschodniej przebudowane zostaną również miejsca postojowe. W miejscu dotychczasowych terenów zielonych wybudowany będzie chodnik i ścieżka rowerowa. Na czas remontu ulicy Sokołowskiego zmianie ulegnie układ trasy linii komunikacyjnej numer 2 i 9. Nie będzie możliwości wjazdu autobusów komunikacji publicznej pod sam szpital. Tam przystanek zostanie zlikwidowany z uwagi na to, że i tak będą dosyć duże obciążenia ruchowe związane z obsługą mieszkańców zarówno tego osiedla Łowicza, Judyma, Bojarzyńskiego, jak również do samego szpitala. Nie będzie możliwości zatrzymywania się na ulicy Sokołowskiego. Będzie tylko łącznie zachowany ruch dwukierunkowy. Więc parkowania nie przewidujemy. Też między innymi z tego też względu, że no, czas jest krótki, wykonawca też potrzebuje mieć większy front, ale zachować jednocześnie układ dwukierunkowy. Remont drogowy numer 3 to przebudowa ulicy Makuszyńskiego. Wartość kontraktu to blisko 1 000 000 zł. Termin realizacji przewidziany jest na 15 czerwca 2013 roku. Robimy remonty nie po wierzchu, nie takie, które przez ostatnie kilka lat można było widzieć na drogach powiatowych, czyli robienie dywaniku asfaltowego z pozostawieniem tego wszystkiego pod ziemią w takim stanie, jak zostało to położone lat temu 40-50, i że razem z tym zmieniamy również instalacje oświetlenia ulicznego. Planowana przebudowa obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników i zatok postojowych, naprawę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia drogowego. W czasie remontu planowane jest całkowite zamknięcie ulicy Makuszyńskiego. O możliwościach podwyższenia sobie emerytury, waloryzacji świadczeń oraz dostosowaniu się placówki do nowych czasów i potrzeb klientów mówili przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie w PWSZ poprowadził dyrektor Wałbrzyskiego Oddziału ZUS Jerzy Gajos. Szef Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opowiadał o nowych możliwościach kontaktu z placówką za pomocą internetu i specjalnego portalu elektronicznego. Mówił również o zmianach w systemie ubezpieczeń społecznych, reformie emerytalnej, obliczaniu świadczeń na nowych i starych zasadach oraz strategii rozwoju zakładu. Możemy tym ludziom tylko przekazać po raz kolejny informacje w momencie, kiedy czegoś nie rozumieją. I w zasadzie to są w większości indywidualne sprawy. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby im również powiedzieć, by byli sojusznikami tezy, pracujcie dłużej, bo przyszłe emerytury będą bardzo niskie, jeżeli będziecie pracowali krótko. Nie dajcie się oszukiwać pracą na czarno, bo wtedy będziecie musieli szukać pieniędzy u bliskich. To mogę im powiedzieć, bo to, jak są dziadkami czy babciami, to powinni wiedzieć, rozmawiając ze swoimi bliskimi. Odbiorcami wykładu byli studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli w dużej mierze osoby emerytowane, które są świadczeniobiorcami dla Wałbrzyskiego Zakładu. Po spotkaniu istniała możliwość indywidualnych rozmów z przedstawicielami ZUS oraz nawiązania kontaktu drogą mailową. Wielkie wyprawy małych pszczół zostały nagrodzone. Młody wałbrzyszanin Arkadiusz Jankiewicz został jednym z finalistów polskich konkursu prac młodych naukowców Unii Europejskiej. Szanowny pan Arkadiusz Jankiewicz, strasznie poważnie to brzmi. Jesteś przerażony, pewnie widzę. W związku z pańskim sukcesem, jakim jest zakwalifikowanie się do 25. finałowego konkursu młodych naukowców Unii Europejskiej, pragniemy złożyć panu najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie nauki. Z radością i satysfakcją przyjęliśmy informację o pana sukcesie. Jesteśmy przekonani, że jest on początkiem drogi do kariery.
nie wiem jakiej kariery, naukowej, broń Boże innej. Arkadiusz Jankiewicz jest absolwentem drugiego liceum ogólnokształcącego w Wałbrzychu. Obecnie studiuje na kierunku medycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz gratulacji dla Ciebie i dla środowiska, to są to również gratulacje dla drugiego liceum, dla Pana Dyrektora Wróbla, który jest z nami, bo cieszymy się, są to nasze wałbrzyskie szkoły. Od 1 stycznia jeszcze w dodatku jest to szkoła, którą prowadzimy. Życzymy podobnych sukcesów pozostałym szkołom ponadgimnazjalnym. Pierwsze liceum pewnie potraktuje to jako zaproszenie do rywalizacji. Wszystkiego dobrego Tobie, gratuluję, dziękujemy i obyś się tak, proszę zdjęcie, obyś się tak rozwijał jak do tej pory. Panie Dyrektorze, wszystkiego dobrego i oby Pan tak pielęgnował te talenty wałbrzyskie. Tylko jeden warunek, żeby wracały. To jest moje miasto i bardzo się cieszę, że jestem tak mile przywitany przez pana prezydenta i przez wszystkich radnych. I to naprawdę też był wielki dla mnie zaszczyt móc zasiadać tam na sali obrad. Jurorzy nie mieli łatwego zadania, ponieważ konkurs jest interdyscyplinarną rywalizacją najlepszych polskich projektów uczniowskich. 13-osobowe jury polskich eliminacji zakwalifikowało 20 projektów 26 autorów. W związku z moją wielką pasją do mikroskopii postanowiłem połączyć pasję do owadów i do mikroskopii i stworzyć metodę, która by określała zasięg lotu pszczół właśnie wykorzystując techniki mikroskopowe i będąc zupełnie nieszkodliwą, na to mi bardzo zależało i co więcej ta metoda miała mieć bardzo szerokie aspekty praktyczne, tak mogła być zastosowana przez pszczelarzy, bo to oni są grupą docelową. Praca Arkadiusza Jankiewicza zatytułowana Wielkie wyprawy małych pszczół dotycząca zasięgu lotu pszczoły miodnej na podstawie analizy palinologicznej składu jej odnóży pyłkowych znalazła się pośród trzech najwyżej ocenionych, dzięki czemu weźmie udział w finale europejskim konkursu. Jako, że jestem laureatem właśnie tego konkursu prac młodych naukowców w Unii Europejskiej i będę reprezentantem Polski na zawodach międzynarodowych, to tam pokażę to w większej liczbie osób i przede wszystkim jury międzynarodowemu, które jest z całej Europy, Ameryki, Izraela, Chin i chyba jeszcze Kanady. Podczas spotkania z prezydentem i radnymi na sesji Rady Miejskiej, gdzie został bardzo mile przyjęty i wyróżniony, przedstawił również prezentację dotyczącą swojej pracy. Prezydent Roman Szałemej pogratulował sukcesu młodemu wałbrzyszaninowi, którego badania mogą w przyszłości mieć wpływ na rozwój pszczelarstwa zarówno w Polsce, jak i na świecie oraz pozwolą alergikom na korzystanie z dobrodziejstw produktów pszczelarskich, co może stać się swoistą rewolucją. Ostatnia tajemnica Rize, czyli rekonstrukcja bitwy pomiędzy żołnierzami hitlerowskich Niemiec a Armią Czerwoną, została nominowana do wydarzenia historycznego roku 2012. Wielkie widowisko, które rozegrano w kwietniu ubiegłego roku na terenach kompleksu pałacowo-hotelowego Jedlinka, dostało się do finałowej dwunastki plebiscytu zorganizowanego przez Muzeum Historii Polski. Ostatnia tajemnica Rize było niespotykaną na tę skalę imprezą rekonstrukcyjną w regionie. Żywy teatr historii podziwiało parę tysięcy osób, które spotkały się na terenach Pałacu Jedlinka. Potężne skutki turystyczne, zainteresowanie naszym rejonem, także wszyscy ci, którzy turystykę uprawiają na naszym terenie, na dzisiejszej imprezie ogromnie skorzystali. Wydarzenie przypominało o bitwie, która rozegrała się pod koniec II wojny światowej pomiędzy III Rzeszą a Armią Czerwoną. W tym czasie hitlerowcy próbowali zatrzeć jak najwięcej śladów podziemnego, tajemniczego kompleksu Rize. Gdy Rosjanie wchodzili na tereny dzisiejszego Walimia i Jedliny, naziści palili dokumenty związane z tajnym projektem w Górach Sowich. W widowisku uczestniczyło około 70 rekonstruktorów, wykorzystując efekty pirotechniczne, broń ciężką oraz pojazdy naziemne. Perełką Teatru Historii była wojna powietrzna, która rozegrała się pomiędzy replikami samolotów BF-109 oraz JAK-51. Jak to wygląda? Sprzęt różnorodny, bo od tak zwanej broni krótkiej, przez broń długą, broń maszynową,
moździerze, motocykle, ciężarówki z okresu, no i przede wszystkim samoloty. Widowisko zostało docenione nie tylko przez widzów. Znalazło się wśród finałowej dwunastki ponad 60 nadesłanych zgłoszeń do plebiscytu wydarzenie historyczne roku 2012. Impreza ma szansę wypromować region Gursowich. By oddać głos na ostatnią tajemnicę Rize, wystarczy wejść na stronę widoczną na dole ekranu, wpisać adres e-mail i zaznaczyć wybrane wydarzenie. Organizatorzy czekają na głosy do 31 marca. Przypominamy również, że już niedługo czeka nas kolejna rekonstrukcja historyczna pod Pałacem Jedlinka. Widowisko Spalona Ziemia zostanie rozegrane 27 kwietnia tego roku. Tym razem organizatorzy przeniosą nas w czasy I wojny światowej. Nie zabraknie ciężkich dział i moździerzy, bitwy okopowej, szpitala polowego oraz repliki samolotu Fokker, którego pilotował słynny Czerwony Baron. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.